protokół komisji wyborczej dotyczący wyborów na prezesa Polskiego Związku Badmintona podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Badmintona w dniu 1 grudnia 2018 roku. Komisja w składzie przewodniczący Piotr Strzech, członkowie Katarzyna Bochart oraz Katarzyna Garbacka stwierdza, że w trakcie obrad zjazdu wydano 104 karty do głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę protokół. I prosimy teraz komisję protokół, tak? Komisję skrutacyjną. Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej dotyczący wyborów na stanowisko prezesa zarządu podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Badmintona 1 grudnia 2018. Komisja mandatowa skrutacyjna w składzie Mirosław Adamczyk, Jacek Jagodziński, Sławomir Woźniak stwierdza, że podczas nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Badmintona obecnych i jednocześnie uprawnionych do głosowania w wyborach prezesa zarządu Polskiego Związku Badmintona jest 104 delegatów. W głosowaniu tajnym, w którym uczestniczyło 104 delegatów, oddano głosów ważnych 103, głosów nieważnych 1. Kandydat uzyskał następującą liczbę głosów. Marek Krajewski 102 głosy. Komisja stwierdza, że w wyniku wyborów prezesem zarządu Polskiego Związku Badmintona wybrany został pan Marek Krajewski. Na ten protokół zakończono. Do niniejszego protokołu dołączono opisaną kopertę z kartami do głosowania. Nie przewiduję tego, ale nowemu prezesowi, dlaczego by nie? Przewodniczący nie przewiduje, to ja krótko. Bardzo dziękuję za zaufanie. Nie spodziewałem się aż takiej ilości głosów, ale im większa ilość głosów, no tym większe obciążenie, większe zobowiązania, a tak samo większa motywacja do pracy.